Krzysztof Kiersznowski, 69L. Rozstał się ze swoją partnerką Katarzyną, 32L. Z, którą spotykał się od 2011 roku. Gdy młodziutka wówczas Kasia poznała aktora, zawróciła mu w głowie. On z kolei imponował jej dorobkiem aktorskim. Miłość niestety nie. Przetrwała próby czasu i niedawno para rozstała się. Jak obecnie wygląda życie aktora? Na spotkanie przychodzi jak zawsze punktualnie i jak zawsze w dobrym, serdecznym nastroju. Opowiada o swoim życiu z dala od miasta, poczuciu przemijania, o pracy nad sobą i o tym co dziś sprawia mu największą przyjemność. W tym roku ma kilka pragnień do zrealizowania. Reklama kilka lat temu wyprowadził się pan z Warszawy do Komorowa. Krzysztof Kiersznowski, do domu po mojej matce. Najpierw mieszkała tam moja córka Kasia, a teraz mieszkam sam, bo ona wybrała Warszawę. Ale nie narzekam na nudę. Zawsze ktoś wpadnie, zawsze muszę coś zrobić, z kimś się spotkać. Sprzątam, gotuję. Mam dwa psy, a z nimi zawsze jest, wesoło. Najbardziej boję się, kiedy odejdą, bo są już w sędziwym wieku. Pan w tym. Roku skończy siedemdziesiąt lat. Czy aktorzy przeżywają bardziej przemijanie, starość, która człowieka dopada? Nie wiem. Staram się o tym nie myśleć. A gdy o tym myślę, przypominam mi się mój dziadek. Kiedy miałem piętnaście lat, przyniósł swoją szkatułkę do stołu i wysypał z niej wojenne odznaczenia. Usiadł i powiedział: Widzisz, Krzysiu, a to wszystko G. Drugi obraz, jaki mam w głowie. To moja pani profesor ze szkoły aktorskiej. Była w sędziwym wieku, zaprosiła nas do domu. A potem wyjęła stos gazet, w których o niej pisano, między innymi ekranczy, film i wyznała to wszystko g. Warte. A jednak dla aktora ważny jest wiek. Znowu przytoczę wspomnienie. Pod koniec studiów aktorskich jeden z moich kolegów zapytał dziekana. Proszę mi powiedzieć, co w tym aktorstwie jest najważniejsze. A on odpowiedział bez wahania: Zdrowie. Dziecko, najważniejsze jest zdrowie. I teraz widzę, że miał rację. Są aktorzy jak Ignacy, Gogolewski, którzy, mimo sędziwego wieku, wciąż grają. A są tacy, którzy już grać nie, mogą. Bywam często w domu artystów weteranów w Skolimowie. Odwiedzam mego przyjaciela, aktora Andrzeja Szopę. Jest przykuty do wózka. Nie udała się jego operacja kręgosłupa w Ameryce. Zatem zdrowie na pierwszym miejscu. Czytaj dalej na następnej stronie.